korzystając z tego, że jest taka fajna pogoda, no to trzeba po prostu coś ponagrywać. Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam zaprezentuję nowy, stary, zardzewiały nabytek. To jest Axis 30.1, rozsiewacz z 2012 roku, wyposażony w otwieranie zarówno jednej i drugiej strony za pomocą, gdzie one są? Za pomocą siłowników dwustronnego działania. Nie ma, co ciekawe, tutaj, jeżeli tutaj sobie spojrzycie, nie ma tutaj sprężyn z jednej i z drugiej strony, tylko potrzebujemy wtedy tak na każdą stronę oddzielnej sekcji. Ja mam w ten sposób to podłączone, że po prostu jest 4-5 przewodów i dodatkowo jest jeszcze telemacik. Możemy tam gdzieś, chyba będę miał nagrane, przesuwać go przód, tył. Ustawiamy go sobie na podstawie aplikacji, na tę literę oraz tutaj pochylenie tych łopatek przy wysiewie krawędziowym i wysiewie granicznym. Pojemność to jest około 3 ton, z tego, co mi mówił poprzedni właściciel. Oczywiście ja tutaj maksymalnie 1,5 tony, już i tak wtedy rozdzielacz puszcza, muszę go trochę podkręcić. No i co? No zardzewiały, nie? Zardzewiały, jest do poprawek. Tu gdzieś farba schodzi w środku, tutaj również. Mam już farbę kupioną, także gdzie tam będzie trzeba tutaj to poczyścić, trochę zapodkładować, zrobić takie zaprawki. Tak samo tutaj te osłony trzeba będzie plastikowe zdjąć i tam tą dolną ramę troszeczkę zakonserwować. O, tutaj na dole też złazi farba. No także nie jest jakimś tam cudownym tym stanie. Cena, jaką za ten rozsiewacz zapłaciłem, to jeszcze jest taka plandeka normalnie na górę nakładana, bo gdzieś tam pewno też będzie nagrane, 11500 czy 11600. Wysiew, tak, to jest MK, czyli jak najbardziej w 100% jest to mechaniczny rozsiewacz. Wysiałem, i tarcze są VXR-y, czyli te bardziej utwardzane, tak, znaczy twardsze. Tak te łopatki wyglądają od nowości, chodził na 150 hektarach około. No i tyle, no reszta wyjdzie w praniu. Siłowniczki małe, węże są cienkie, więc bardzo szybko te sekcje się otwierają i zamykają. Mamy możliwość jednej i drugiej strony, tak, rozsiewacza bez żadnego tam kombinowania z zaworami na zewnątrz ciągnika. Wszystko z kabiny sobie się odbywa. Mówię, gdzieś tam na pewno będę miał nagrane, bo chciałem już u taty
No nic, odpalam tutaj cyklopa. Generalnie rozsiewacz był kupiony z myślą o tym, żeby chodził w tym Zetorze 16-145, jednak z tego względu, że poprzeciągały mi się tutaj całe te remonty i Zetor jest w tej chwili zalany na dotarcie, w cudzysłowie dotarcie jakiejś tam skrzyni Hipolem, nie dojechał jeszcze mi olej ten Utto, już nie pamiętam 10x30 czy 10x40, bo tutaj taki jest wlany, będę chciał przejść też na Utto, ale zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie. No więc na razie jestem zmuszony siać tym fantrakiem. 1500 kilo na niego sypię i mówię, już trochę tam ta pompa brzęczy, ale troszeczkę muszę ją podkręcić, bo to rozdzielacz od tura ustala ciśnienie na tył, tam jest tak w ten sposób podłączane. No i dlatego jestem zmuszony sypać tutaj, kłaść tym leciwym cyklopem. Może w przyszłości uda się zrobić, taki jest plan, żeby kupić do Zetora przedni tuz i zrobić maszt, znaczy kupić do niego jeszcze maszt od tura. Z tego względu, że Zetor ma 520, ten ma 460 i ten farmtrak chodzi w opryskiwaczu Caruelle tutaj widocznym. No więc na pierwszą dawkę Zetor by poszedł i byśmy mogli sypać pewno więcej tego nawozu, a jednak na drugą i na kłos, no raczej i tak będę jeździł tym farmtrakiem. No wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu, nie wiem jeszcze też jak te filmiki tutaj pomontuję. W każdym razie nagram, a potem przed komputerem będę się martwił. Kamerę zaraz tutaj na dachy. W tym ciągniku nie ma, więc wcześniej sprawdziliśmy to sobie po prostu na GPS-ie i on pokazuje tak w okolicach 10,5 do 11 km na godzinę w zależności od tego, czy idziemy z górki czy pod górkę, więc my to wypośrodkowujemy i ustawiamy 10,5 km na godzinę, może potem będzie to widać. No i na podstawie aplikacji wchodzimy sobie tak, mamy tutaj AxisM 30x4 nawóz. Nie wiem jak tutaj teraz, gdzie to będzie, ta stuwa, zaraz to muszę znaleźć. Stuwa 10,5, prędkość. Idziemy ustawiać rozsiewacz. Dobra, 4, tutaj na 4. Następnie tutaj jest na 50, więc zrobimy na 45. No, do posmarowania wszystko.
45. I na 45. Nie, graniczne M13. Graniczne na M13. Czyli tu na podstawie tych liter przesuwamy całością i na strzałkę tutaj ustawiamy M i tutaj na 13 na łopatki. Dobrze. No chodź tu. Dobra. Także tu mamy lewą, prawą stronę, otwieramy. Tutaj jak na dół sobie weźmiemy, to opada nam ten limat. Mam nadzieję, że to zaraz tam wrzucę wam. Włączamy wałek i przedni napęd. Dobra, wałek włączony, wchodzi. Jeszcze miałem też to tam nagrać. No i ogień. Przez te pajacowanie z tą kamerą tutaj na bank nie będzie dorzucone do granicy, bo ja za niskie obroty trzymam. No ale czego się nie robi dla filmu? Czego się nie robi dla filmu na YouTube? Musi być fajowo nagrane, nie? Musi być fajowo. Tak zrobimy. Pyk. Stój tu. Kurde. Musi być fajowo. Tak zrobimy. Pyk. Stój tu. Będzie pan zadowolony. Nagrywa. Nagrywa. Do ciągnika, szybko, szybko, szybko. No, dobra, spróbujemy nagrać coś tutaj z tego siewu, z tym naszym nowym, starym nabytkiem, tym Axisem. Tak z toną, a właśnie, to teraz już chyba w drugim filmie, tak jak jest teraz, przyjechaliśmy na to pole, tutaj mamy wsypaną tonę w tego Axisa, no to tak jak jedziemy te cztery dyszki prawie na godzinę, no to jak na dużej dziurce trochę podbije, ale jak już jest półtorej tony, no to ten fartraczek, kurde, ten, no podbija przód, nie? Nawet łyżkę można by było, tam raz chyba spróbowałem tonę 800, nie wsypać, no to już tam mocno mu podbijało ten przód. Tu już opony po dubsku też dostałem. A to jest w ten sposób tak zrobione, że główne zasilenie
teraz nie wiem, T1, T2, jest zrobione na ten rozdzielacz od Tura, na tego Nimco, na tego EU106, natomiast tym wyjściem ciśnieniowym jest dopiero podłączony, nie, chyba tym, wyjściem ciśnieniowym jest podłączony, tu pewno dwa zasilenie będzie i pewno dwa spływy jakoś zrobione, tak, bo tu jest na pewno spływ. Jest zasilony ten rozdzielacz główny z tyłu od podnośnika całego i od sekcji hydrauliki i wiecie, no tutaj Tura się dużo używa, więc już ten rozdzielacz po jest prawie 5000 godzin już dostał no po dupie, nie, krótko mówiąc, więc teraz jak jest już nawet trochę ponad tonę wsypane i tutaj tak samo jak na Turze, to te ciśnienie tutaj brzęczy i przelewem leci, tutaj brzęczy zawór, więc pewno tam z tamtej strony ten zawór jest, nie, tutaj u góry, gdzieś tutaj, gdzie on jest. No gdzieś tu jest, tam muszę popo, tutaj chyba zabezpieczone. Muszę tutaj wpiąć ten manometr i tam ustawić mu to ciśnienie na 190-200 atmosfer. Może to nagram, może nie, zobaczymy. Zobaczymy, czy telemat nam przerzucił. Czy jest dobrze ustawiony, poprawnie. Ja bym nawet powiedział, że on w tej chwili nie dorzucił. Tutaj leży, tutaj leży, tutaj leży. Tu leży i leży tu. Leży tu, a dalej nie leży, czyli tak leży za granicą tutaj u sąsiada około 10-15 cm, więc jak najbardziej na tych ustawieniach leży sobie tutaj sól. Jest moim zdaniem ok. Wchodzą tu te grzybersony, ale jeszcze poczekamy chwilę. No i dobra, gdzieś... sobie 1900 obrotów, żeby 540 obroty wałka były trzymane. Rozsiewacz dużo za duży do... Tak, rozsiewacz dużo za duży w stosunku do naszego 60-hektarowego gospodarstwa, ale z tego względu, że cena za ten rozsiewacz to było około 11,5 tysiąca, chodzi w niego około 3 tony, no wiadomo, że nie w przypadku tego farm trucka, ale jeżeli miałem do wyboru jakieś bombale, Ferdinande Exacte na przykład, w które wchodziłoby około tam 1000-1500 pewno kilogramów, to wolałem wybrać sobie ten rozsiewacz po prostu większy, no bo może przy sprzyjających warunkach da się w jakiś sposób to gospodarstwo powiększyć. No i niech będzie sobie większy, no co to tam komu szkodzi, że rozsiewacz jest duży, jeżeli można w niego sypać mało. A plan jest taki, żeby po prostu siać pierwszą dawkę szóstką. No i tyle, teraz jakiś postaram się nagrać, może kawałek z przejazdu.